Proszę, miło i wygodnie, Wasza Wysokość. Co powiesz na domową zupę? Och, dziękuję. Fuj. Cóż, smak ma dziwny. Och, Zee, coś jest za tobą? Ha? Ja tam nic nie widzę. O, zjadłeś zupę. Mam nadzieję, że pomoże. Och, tak. Od razu czuję się lepiej. Hej, jestem koloru mojej zupy. Ta księga porad na katar powinna ci ulżyć w chorobie, panie. Najpierw ciepły krem na oczyszczenie zatok. Czy to na pewno? Potem ciepła czapeczka na głowę pacjenta. Ja nie sądzę. Potem, o, łagodna muzyka, by się zrelaksować. To działa! Co tam się dzieje? Nalotne fotony! W całym mieście szaleją kolory! Tęczowe miasto bez kolorów? Ja bez kolorów? W całym królestwie kolorowy jesteś tylko ty! Też płowiejesz? Jedno kichnięcie i będziesz szary! Druzi, patrzcie! To działa! Kolory wracają! Szkarłatne szafiry! Czuję się znacznie lepiej! Jestem zdrowy! Dziękuję! True, nikomu nie udało się jeszcze wejść na tipi-tipi-top. Najwyższy i najzimniejszy szczyt w królestwie. Gratulacje! Przyjacielowi w potrzebie zawsze należy pomagać. Nawet wspinając się na górę. Jeśli chcesz ją nazwać naszym imieniem, nie mamy nic przeciwko. Zupy bazylii? Ha! Myślałem, że tylko apsikupsikis zmienia kolory. Dobrze, wyrzucę ją. Wąchal! Wężące życzenie! Wspaniale! Rzepciu, wszystko się klei do jego śladu. W rzeczy samej. Kiedy Rzepciu się zjawił, było jeszcze jedno nowe życzenie. Nie rozumiało, co do niego mówię. Musiałem mówić do niego wstecz. I poruszało się także wstecz. Jak trzecie życzenie True! To jest to! Dlaczego poruszało się wstecz? Ponieważ... To życzenie odwracające! Nazywa się odwrotek! Na rudę rubiny! Poradziłeś sobie bez księgi! True musi się o tym dowiedzieć! Będzie twarzokulkowa konferencja! Magiś! To ja! Mały przyjacielu, nie bój się! Pomóżcie nam! Czy już znacie trzecie życzenie? Tak, wszystko dzięki Zee! Tak, jakieś życzenie ratujące starabatów by nam się przydało! Życzenie nazywa się odwrotek. To życzenie odwracające pozwala odwrócić działanie. Ale rozumie tylko wtedy, kiedy mówi się do niego od tyłu. Właśnie wpadłam na pomysł, jak wszystko naprawić! Jeśli odwrotek i Magiś będą razem... Odwrotek odwróci działanie Magisia. Przywróci wszystko, co Magiś wymazał. Dwa życzenia razem? Bardzo pomysłowe. True,
Nigdy tak nie robiłaś! To niesamowite! Nie! Szokujące! Nie! Nieprawdopodobne! Dzięki! Dam wam znać, jak nam poszło! Powodzenia! Tyłu postaw krok potężny. Po nim taki sam kolejny. Bo to całkiem inny marsz. Ty do tyłu ruszyć masz. Odnaleźć zgubę czas. Spróbuj to zrobić tak. Ruszaj głową w spak. Wytęż mózg, jak mądry gość. A przypomnisz net sobie coś. I odzyskasz tak pamięć w lot. Po kroku krok. Przewijaj myśl. Może się coś przypomni ci. Pamięć wszak figlarna tak jest. La la la, la la la, la la la. Przewinąć ją tak w tym jest rzecz. Ogonek! Wróciłeś! Nie spuszczę cię więcej z oczu. Widzisz? Nie spuszczam cię z oczu. True Bazylii, dziękuję za zwrócenie Magisia drzewu życzeń i za naprawienie życzopedii. Oraz za wszystko inne. Kochany mój. Cześć, Yeti! To mój przyjaciel Zi. Pomoże nam. Cześć wam. True, nie wiedziałem, że tyle ich tu będzie. Mikstury zwykle robię bez tłumów. Pójdzie ci świetnie. Rada, nie przesadzaj z naukową gadką. Ale ja potrafię tylko tak mówić. Cóż, powodzenia. Cinko, pokażesz nam teraz drogę do najnajowca? Nie bójcie się! Za chwilę dam wam promienistą energię! Znaczy, za chwilę dam wam iluminację! Za chwilę dam wam światło! Patrzcie! Przepraszam, wiem, że gdzieś tu jest... Aha! A! Nie, nie ten! Jest! Pyłek z ulubionego kwiatu tęczowego króla. I niebieskie cząsteczki. Znaczy gwiezdny pyłek. Dobry naukowiec zawsze wie, kiedy sprawdzić swój eksperyment. Dziękuję. Teraz coś, co nazywam piorunem w butelce. Potrzebny jest zamarznięty deszczyk. A także kępka chmury burzowej. Oraz szczypta ujemnych elektronów. I wstrząs. Występy przed tłumem są całkiem fajne. Czym ja się tak martwiłem? Voila! Piorun w butelce! Wow! Fascynujące! Świecące kryształy! Gdzie jesteś? Tęczowy królu! Ej, True! Spójrz! Wielu z ich? Jeden z ich. Wielu z ich. Jeden z ich. Wiele tru. Jedna tru. Wiele tru. W drogę z ich. To się nazywa głęboka przepaść. Znam idealne życzenie, które nam pomoże ją przejść. Życzenie działa już! Eduszku, pomożesz nam przejść na drugą stronę przepaści? Haja!
Juhu! Niezły cel! Trzeba go wypróbować! Fajnie sprężysty! I solidny! W drugę! Zee, spójrz! Hej! To Rocky! Utknął tam! Trzeba mu pomóc! Trzymaj się, Rocky! True, co możemy zrobić, by mu pomóc? Chyba wymyśliłam! Przeskoczymy na drugą stronę i niech Rocky zrobi to samo! Skaczmy na drugą stronę! To działa! Skacz za mną! Okej, Rocky! Teraz twoja kolej! Nie bój się! Poradzisz sobie! Świetny skok! Świetna robota, Edłuszku! Pora wrócić do plecaka! Zdaje się, że nam dziękuję! O, nie ma za co, Rocky! Zobaczymy się potem! Idziemy pomóc królowi! Witaj, Ginio! Jesteś gotowy zmienić się dla nas w ogień? O, nie wstydź się! Będę cię trzymała! Co to był za dźwięk? Zaczekaj, wracaj tu! Ginio, nie bój się! Wróć tu do nas! Rzeczopedia mówiła coś o tym, że Ginio czasem bywa lękotem. Teraz chyba jest ten czas, mam rację? Absolutną. Zee, słyszałeś to? Ginio, tu jesteś. Nie musisz się bać. Chodź do mnie. Nie mogę dosięgnąć. Zee, użyczysz mi swojej laski? Wskakuj. Przytulę cię, może poczujesz się lepiej. Idealny blask. Dziękujemy, Ginio. Tobie też, Rocky. Gdyby nie ty, Ginio nadal siedziałby w tej szczelinie. Tęczowy król mówił, że Mumu jest w królewskiej szklarni. Chodźmy. Oto i szklarnia. Może Mumu to jakiś rodzaj rośliny? Ale tu są ich miliony! Skąd mamy wiedzieć, która to jest? Na szczęście, każda z nich jest podpisana. Dobrze, rozpocznijmy poszukiwania. Dobra, Mumu rośl... Mumu rośl... To chyba jednak nie ta. True! Czekaj na mnie! To nie ta. Ta też nie. Ani nie ta. Może to tamta winorośl? Nie, to nie to. A gdzie ona jest? Patrzcie. Czy to tęczowy król? Odleciał za daleko. Musimy jakoś to Mumu znaleźć. Ale już wszędzie zajrzeliśmy i nie ma nic. Nic oprócz tej ogromniastej donicy. To musi być to! True, poświeć tutaj. To jest Mumu rośl. Owoce Mumu rośli wydzielają delikatny blask i cichy szum, który pomaga zasnąć. Więc gdzie są owoce? Tam na górze. Teraz rozumiem, dlaczego wśród moich życzeń jest Hopsik. Masz, Zee. Potrzymaj Gienia. Czas na trzecie życzenie. Zizazu, chodź no tu. To działa, Hopsiku. Życzenie działa już. No, Hopsiku, poskacz. Hopsik. Gotowy? Skacz, skacz, skacz! Dawaj, Hopsiku! Wyżej, True! Wyżej! Nie mogę dosięgnąć! Więc jak go zdobędziemy, True? Mam pewien pomysł. Bazylii potrzebuje Kitty Natiego. Wiem, do czego zmierzasz, True. Spróbujmy jeszcze raz, Hopsiku. Jestem kotem! Dobra robota, Bazylii! Jestem z siebie dumny.
Dziękuję za pomoc, Hopsiku. Hopsik! Tobie też, genio. Zuzi za! Wszyscy na miejsca! Okej, zanieśmy królowi jego mumu. Chodź, kłębuszko. Tutaj jest! To nie będzie łatwe. Jeśli tęczowy król dotknie mnie i też zalewituje, od was dwóch będzie zależało ratowanie królestwa. Ha! Zero presji! Wasza wysokość! Mam tu mumu! 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 Tęczowy król przestał już lewitować. Mumu złamało zaklęcie. I patrzcie! To działa! Wszyscy lewitujący wracają wprost do łóżek. Udało się! Super! Proszę wsiadać. Okej, Tonciu. Nurkujemy! Niech każdy wypatruje Gryzeldy. Jej błyszczący ogon powinien nam bardzo ułatwić zadanie. O, widzę go! Tam, za tą skałą! Skręć, Toncio! To nie ona. To łowica ryb. Te ryby mają taki sam ogon jak Gryzelda. Nie będzie z tego zadowolona. Hej, jak my mamy wypatrzeć Gryzeldę, jeśli wszędzie są lśniące ogony? Spokojnie, Fruity. Twoja pani gdzieś tutaj pływa. Znajdziemy ją. Ale jak? Nie da się teraz iść po śladach jej stóp. Właśnie, nie zostawia śladów, bo przecież nie ma stóp. Gryzelda może jej nie zostawia, ale wielki Kłapicki tak. Dobrze kombinujesz. Widzisz, Fruity? Tru odnajdzie Gryzeldę w Trymiga. Okej, Toncio! Pójdź po tych śladach! Udało się, Sim-Sim! Dobra robota! Teraz wracaj na miejsce! Sim-Sim! Wszystko w twoich szczypcach! Dzięki, Kłapicki. Wiedziałam, że dasz radę. Dobrze, że wróciłaś, Gryzeldo. Jak dobrze mieć przyjaciół przy sobie. Możemy już wrócić do świętowania Dnia Przyjaźni na naszej plaży? Wciąż jestem nerwowy, będąc w wodzie. Jedną chwilę. Kłapicki? To dla ciebie, mój drogi. Jesteś przecież moim przyjacielem. Zizi kolego, razem pobawmy się. Nie budźmy życzeń, nie będzie drzewo złe. Potęczy zjedźmy przez zamek pełen gaz. Nic nie zatrzyma nas, wspaniały czas. Chodźmy. Bibi kolego, bawić się z nami chodź. Nie bądź marudny łoś, już późno spania dość. Pędzi autobus i słychać je tiryk. Są roześmiane dziś, tak jak i my. Razem pobawmy się, milusie takie, że lubię łaskotać je. A po zabawie w szufladzie słodko śpią. Szanujmy wszyscy to i chodźmy stąd. Cześć! Nas przyjaźń łączy, źle jest, gdy nie ma jej. To...
tak trzyma nas jak klej. W przygodzie razem tej ten dzień się kończy, lecz nowe będą wciąż i przetrwa każdą noc przyjaźni moc. I przetrwa każdą noc przyjaźni moc. Pa, pa. Czepi coś mi przypomina. Rzeczułaper! Co się dzieje? Nalatające fotony! Ta kula jest ogromniasta! Cześć, Zee! Tru, co się dzieje? Nie radzę sobie z tą energią łapi Czepi! Zdaje się, że ta kula przyciąga wszystko, łącznie z tobą. Zielożycie! Fiołkowa fuksja! Energia łapi Czepi jest tak silna, że zabiera całą energię drzewa życzeń! To byłaby katastrofa dla całego królestwa! Zee! Wiem, skąd to się bierze! To twój rzeczołaper! Niemożliwe! On nie działa! Nie jest naładowany! A skoro o tym mowa, pamiętasz, jak mówiłeś, żebym nie bawił się rzeczołapterem? Więc trochę się bawiłem i trochę mi pożyczył energii łapi Czepi. I od wtedy wszystko w królestwie się do mnie lepi. wyrzuciłem to z siebie wreszcie. Nie! Cofnij się, albo wylądujesz w środku! Mój rzeczołaper! I co teraz? Mam jeszcze jedno życzenie! Zizu! Ale jak mam je wykorzystać? Potrzebuję pomyśleć. Za chwilę wracam. Energia łapi Czepi trzyma bazylikule razem. Chyba na coś wpadłam. Zizu może wyciągnąć energię z bazylikuli i oddać ją rzeczołaperowi. Wtedy bazylikula się rozpadnie i będziemy wolni. Wspaniały pomysł, Tru. Naprawdę jesteś czarodziejką. Zawsze tak sądziłem. Dobrze, Zizu! Do roboty! Zizazu, chodź na tu! Do dzieła, Zizu! Życzenie działa już! Cześć, Zizu! Jesteś gotowy na dawkę energii? Świetnie! Potrzebuję, byś wyciągnął całą energię łapi Czepi z bazylikuli. Odeślijmy energię łapi Czepi na miejsce! Szykuj się, Zizu! Już! Zadziałało! Weź go! Przepraszam, że go używałem. Błyszczące zmyłki nie podziałały. Już nie wiem, co robić. Stój! Jeśli nie zauważyłeś, twój wieczny mróz zamroził wszystko w tym królestwie. Naszych przyjaciół też. Ale my nie chcemy być zamrożeni. Szronku, to jest nasze drzewo życzeń. Wiem, że chcesz się bawić, ale jeśli się zbliżysz, możesz zaszkodzić drzewu. Proszę cię, zapanuj jakoś nad tym mrozem. On chyba nie da mu rady. Pora przenieść życzenia w wyższe partie drzewa życzeń. Będzie im tam cieplej. O nie! Szybko, daj mi rękę! Pośpiesz się, Tru! Chyba się spóźniliśmy. Wieczny mróz dotarł już do naszego drzewa życzeń. Zamroził nam też przyjaciół! Spokojnie, pomoże nam małe niebieskie życzenie. Zizazu, chodź na tu! Niebieskie!
niebieskie życzenie! Ty działasz już! Okej, niebieskie życzenie. Pora, abyś zaczęło czarować. La, 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 la. To tyle? Ma nieograniczone możliwości i śpiewa la, 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 la! Nie czujesz się od tego jakoś lepiej? Nie daje ci to nadziei. O, łaskotki! I to... Ciepełko? No dalej, śpiewaj! Szczęścia, moc, życzymy wam w tę noc. Z głębi naszych serc niech piosenka leci w świat. Z całych sił śpiewamy razem dziś. Nowych chwil życzymy wszystkim wam. Życzeń czas przepełnia serca w nas. Niech omija was wszystko to, co było złe. W głębi serc najszczersza prawda jest. Niech życzenia wasze spełnią się. Tak, True! Uratowałaś drzewo życzeń! Zrobił to ten mały Bi, ale teraz musimy znaleźć Szronka. Szronku! Brakuj! Nie bój się, Szronku. Cieszymy się, że zechciałeś tu przyjść i się z nami pobawić, ale królowa cię potrzebuje i ty chyba też za nią tęsknisz, co, Szronku? Może to kiedyś my wybierzemy się odwiedzić ciebie? Wiesz co, po tym całym mrozie i prawie zniszczonej zimie życzeń chyba jednak będę tęsknił za tym małym. Udało się, True! Drzewo życzeń i królestwo są uratowane! Tak! Yubi! Proszę, miło i wygodnie, wasza wysokość. Co powiesz na domową zupę? Och, dziękuję. Fuj! Cóż, smak ma dziwny. Och, Zee! Coś jest za tobą? Ha? Ja tam nic nie widzę. O! Zjadłeś zupę. Mam nadzieję, że pomoże. Och, tak. Od razu czuję się lepiej. Hej, jestem koloru mojej zupy. Ta księga porad na katar powinna ci ulżyć w chorobie, panie. Najpierw ciepły krem na oczyszczenie zatok. Czy to na pewno? Potem ciepła czapeczka na głowę pacjenta. Ja nie sądzę. Potem, o, łagodna muzyka, by się zrelaksować. To działa! Co tam się dzieje? A psi! A psi! A psi! A psi! A psi! Nalotne fotony! W całym mieście szaleją kolory! A psi! Tęczowe miasto bez kolorów? Ja bez kolorów? W całym królestwie kolorowy jesteś tylko ty! A psi! Też płowiejesz. Jedno kichnięcie i będziesz szary. Truzi, patrzcie! Kolory wracają! Szkarłatne szafiry! Czuję się znacznie lepiej! Jestem zdrowy! Dziękuję! True, nikomu nie udało się jeszcze wejść na tipi-tipi-top. Najwyższy i najzimniejszy szczyt w królestwie! Gratulacje! Przyjacielowi w potrzebie zawsze należy pomagać! Nawet wspinając się na górę! Jeśli chcesz ją nazwać naszym imieniem, nie mamy nic przeciwko. A, psie! Zupy bazylii? Ha!
Myślałem, że tylko apsikupsiki zmienia kolory. Dobrze, wyrzucę ją. Wąchal! Wężące życzenie. Wspaniale! Rzepciu, wszystko się klei do jego śladu. W rzeczy samej. Kiedy Rzepciu się zjawił, było jeszcze jedno nowe życzenie. Nie rozumiało, co do niego mówię. Musiałem mówić do niego wstecz. I poruszało się także wstecz. Jak trzecie życzenie tru! To jest to! Dlaczego poruszało się wstecz? Ponieważ... To życzenie odwracające! Nazywa się odwrotek! A, na rude rubiny! Poradziłeś sobie bez księgi! Tru musi się o tym dowiedzieć! Będzie twarzokulkowa konferencja! Magiś! To ja! Mały przyjacielu, nie bój się! Nam. Czy już znacie trzecie życzenie? Tak, wszystko dzięki Zi. Tak, jakieś życzenie ratujące starabatów by nam się przydało. Życzenie nazywa się odwrotek. To życzenie odwracające pozwala odwrócić działanie. Ale rozumie tylko wtedy, kiedy mówi się do niego od tyłu. Właśnie wpadłam na pomysł, jak wszystko naprawić. Jeśli odwrotek i Magiś będą razem, odwrotek odwróci działanie Magisia. Przywróci wszystko, co Magiś wymazał. Dwa życzenia razem? Bardzo pomysłowe. Tru, nigdy tak nie robiłaś. To niesamowite. Nie, szokujące. Nie, nieprawdopodobne. Dzięki, dam wam znać, jak nam poszło. Powodzenia. Z tyłu postaw krok potężny. Po nim taki sam kolejny. Bo to całkiem inny marsz. Ty do tyłu ruszyć masz. Odnaleźć zgubę czas. Spróbuj to zrobić tak. Ruszaj głową w spak. Wytęż mózg, jak mądry gość. A przypomnisz net sobie coś. I odzyskasz tak pamięć w lot. Po kroku krok. Przewijaj myśl. Może się coś przypomnij ci! Pamięć wszak figlarna tak jest. La la la, la la la, la la la. Przewinąć ją tak w tym jest rzecz. Ogonek! Wróciłeś! Nie spuszczę cię więcej z oczu! Widzisz? Nie spuszczam cię z oczu! Tru, Bazylii, dziękuję za zwrócenie Magisia drzewu życzeń. I za naprawienie życzopedii. Oraz za wszystko inne. Kochany mój. Cześć, Yeti. To mój przyjaciel Zi. Pomoże nam. Cześć wam. Tru, nie wiedziałem, że tyle ich tu będzie. Mikstury zwykle robię bez tłumów. Pójdzie ci świetnie. Rada. Nie przesadzaj z naukową gadką. Ale ja potrafię tylko tak mówić. Cóż, powodzenia. Cinko, pokażesz nam teraz drogę do najnajowca? Nie bójcie się! Za chwilę dam wam promienistą energię. Znaczy, za chwilę dam wam iluminację! Za chwilę dam wam światło! Patrzcie. Przepraszam, wiem, że gdzieś tu jest... Aha! A! Nie, nie ten... Jest! Pyłek z ulubionego kwiatu tęczowego króla. I niebieskie cząsteczki. Z
Znaczy gwiezdny pyłek. Dobry naukowiec zawsze wie, kiedy sprawdzić swój eksperyment. Dziękuję. Teraz coś, co nazywam piorunem w butelce. Potrzebny jest zamarznięty deszczyk. A także kępka chmury burzowej. Oraz szczypta ujemnych elektronów. I wstrząs. Występy przed tłumem są całkiem fajne. Czym ja się tak martwiłem? Voila! Piorun w butelce! Wow! Fascynujące! Świecące kryształy! Gdzie jesteś? Tęczowy królu! Ej, True! Spójrz! Wielu z ich? Jeden z ich. Wielu z ich? Jeden z ich. Wiele True! Jedna True! Wiele True! W drogę, Zi! To się nazywa głęboka przepaść. Znam idealne życzenie, które nam pomoże ją przejść. Zi, Zazu! Chodź na tu! Do dzieła, Edłuszku! Życzenie działa już! Edłuszku, pomożesz nam przejść na drugą stronę przepaści? Ha-ja! Juhu! Niezły cel! Trzeba go wypróbować. Fajnie sprężysty. I solidny. W drogę! Zi, spójrz! Hej! To Rocky! Utknął tam! Trzeba mu pomóc! Trzymaj się, Rocky! True, co możemy zrobić, by mu pomóc? Chyba wymyśliłam. Przeskoczymy na drugą stronę i niech Rocky zrobi to samo. Skaczmy na drugą stronę! To działa! Skacz za mną! Okej, Rocky! Teraz twoja kolej! Nie bój się! Poradzisz sobie! Świetny skok! Świetna robota, Edłuszku! Pora wrócić do plecaka! Zdaje się, że nam dziękuję! O, nie ma za co, Rocky! Zobaczymy się potem! Idziemy pomóc królowi! Witaj, Genio. Jesteś gotowy zmienić się dla nas w ogień? O, nie wstydź się. Będę cię trzymała. Co to był za dźwięk? Zaczekaj, wracaj tu! Genio, nie bój się! Wróć tu do nas! Życzopedia mówiła coś o tym, że Genio czasem bywa lękotem. Teraz chyba jest ten czas, mam rację? Absolutną. Zi, słyszałeś to? Genio, tu jesteś. Nie musisz się bać. Chodź do mnie. Nie mogę dosięgnąć. Zi, użyczysz mi swojej laski? Wskakuj! Przytulę cię, może poczujesz się lepiej. Idealny blask. Dziękujemy, Genio. Tobie też, Rocky. Gdyby nie ty, Genio nadal siedziałby w tej szczelinie.